witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dunsior, a to piąty już odcinek z serii Zagrajmy w Geometry Dash. Skrzynki. Skrzynki są potrzebne do życia. Bierzemy skrzynki. I co my tu mamy? Jeden jakiś niebieski, czerwony diamencik i 150 kulek. Okej, w sumie powinienem zacząć od małej, ale mniejsza z tym. Dobra. Okej. Czyli to, co konieczne już zrobiliśmy. No teraz mogę chwilę pogadać. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście sporo komentarzy. Bardzo się cieszę, bo miałem co czytać. Było też parę próśb, abym poprzechodził wasze poziomy. I poprzechodziłem kilka. Nawet nagrałem z tego odcinek. O, mam tu saved, właśnie. Poprzechodziłem tutaj poziomy. Nagrałem coś z tego, tylko nie wiem, jakoś to dziwnie wyszło. Byłem jakiś dziwny. Pijany. O, może tak skomentuję. Nie, no nie byłem pijany, ale jakoś tak, nie wiem, dziwnie to wyszło. Więc jak chcecie taki odcinek z poziomami widzów, to napiszcie w komentarzach. Chętnie poczytam, czy wam się taka inicjatywa spodoba. W każdym razie, widzowie, wy, którzy do mnie już pisaliście, żebym poprzechodził wasze poziomy, przeszedłem, macie tu na to dowody. UserSonicMLG oraz Matrox. Coś tam wam poprzechodziłem. Dobra, i chyba nawet łapki w górę zostawiłem. Okej, ostatnio przechodziliśmy sobie poziom ten, Cycles, więc dzisiaj przed nami X-Step. Poziom przyjemny, dosyć. Jeszcze jest przyjemny, jeszcze da się go przejść. Dobra, zobaczymy, jak szybko mi pójdzie. Z niezłą muzyką. A, teraz mam taki kwadrat. Ojej, au, co poszło nie tak. Zobaczymy, jak będzie. Taki kwadracik mam. Okej, okay, jest kółeczko. Dobra, pamiętam tą sekcję. Plan był dobry, ale wykonanie troszeczkę pozostawia jeszcze do życzenia. Dobra, próbujemy przejść. Mam nadzieję, że nie zajmie nam to 50 prób. Dobra, przydałoby się jakieś kółko kupić, nie? Wow, dobra, mamy. Okej. To jest takie dziwne miejsce. Aha. Dobra, tu jest ten. Gdzieś tu jest moneta. Dobra, to trzeba uważać, żeby się nie odbijać, bo można stracić rachubę, że tak powiem. Tu. O, kurde. Muszę zobaczyć, bo w sumie nigdy tej monety jakoś nie brałem. Czyli wlatujemy tu, wylatujemy tu. Dobrze, to się da zrobić. To się da zrobić, to jest możliwe do wykonania. Próbujemy. Myślałem, że wpadałoby jakieś inne serie wprowadzić na kanał, nie? Niż tylko Geometry Dash. To nie samym Geometry Dashem człowiek żyje. Zresztą ile można klikać w myszkę? Tu. No nie, no znowu. Muszę się utrzymać jakoś tak. Dobra. Kiedyś się uda. Tak, jakieś nowe serie. No to widziałem również komentarz, ktoś napisał. Z jakimiś poradami, że coś tam mam wpisać. Jakieś devalutte, czy coś takiego. Czymkolwiek jest devalutte. Nie mam pojęcia, co to jest devalutte, więc jeżeli ktoś wie, co to jest devalutte. A zresztą macie teraz komentarz tutaj na ekranie. I słynne devalutte. Za bardzo nie wiem, co to jest. Ale że coś tam mamy wpisać, już nie pamiętam dokładnie teraz. Chyba swój nick i coś tam jeszcze. Coś dostaniemy. No niewątpliwie trzeba sprawdzić, nie? Devalutte. Ej, no co jest? Oszukali mnie. Halo. Czuję się zawiedziony trochę. Dobra, trzeba się skupić. Nie może przecież takie trudne. O nie. Wiecie co? Dobra. Spróbujmy. Co to wyszło? Dobra, przygotuj się. Napis. A to tam się idzie.
tak zabiedziono. Takie podstawowe, nie? O, dobra, udało się. Chyba jest... O, a tam co trzeba zrobić? Halo. Ej, co ja mam tam zrobić? Ktoś wie? Wiem może co trzeba. O, właśnie coś tu. Nie, halo. Wcześniej. Aha, dobra, rozumiem. No, dobra. Okej. Okay. Przejdźmy sobie teraz to. Może dostaniemy prezent. W sumie ja też sobie przypomnę, jak to tam dalej. O, to jest dosyć trudne miejsce. O, no właśnie. Chyba nie. I tu, tak? I tu, tak, dobra. Wiecie, może sobie trzecią gwiazdkę odpuścimy, co? Bo jakaś taka... trudna się wydaje. W sumie byłem święcie przekonany, że gdzieś tutaj jest gwiazda. Ale nie, już były trzy. No dobra. O, mamy prezent. Y-step. No to pora na X-step, nie? Mamy Y-step. Dobra, lecimy. Nie, niedobrze, źle. No, halo, przecież było dobrze. Prawie dobrze. O nie, 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 to tak przecież nie wolno. Kurde, a na praktyce macie mi od razu wyszło, nie? Jakoś tak nic nie mówię, bo faktycznie próbuję się skupić, ale na razie cały czas maksymalnie do 53% mi idzie. Znaczy mógłbym nie brać tej gwiazdki, ale chcę. Oj, oj, teraz to mnie wywaliło. Nie, nie mogę grać. Proszę się skupić. Spokojnie, to się kiedyś uda. To się musi udać. A już mam dosyć tego. O co chodzi? Halo? No przecież dobrze było. Dobra, dwa podejścia. Jeszcze dwa podejścia. Jak nie, to nie. Zbędę waszej gwiazdki. No, także piszcie, co sądzicie o przechodzeniu poziomów widzów również. Jeżeli macie jakieś poziomy w Geometry Dashu i chcecie, żebym takowe przeszedł, to proszę pisać. Nie krępować się. Coś wykombinujemy razem. Może jakiś specjalny odcinek właśnie zrobię na poziomy widzów. Ja bardzo chętnie. Jeszcze jak będę z jakąś taką dedykacją ładnie napisaną dla mnie, no to już w ogóle będzie. Pełnia szczęścia zostanie osiągnięta. O nie. Dobra, ostatnia próba. Jak nie. Jak nie, to nie. No tak, no, będzie jakaś dedykacja ładna dla mnie. Dla mojego ulubionego youtubera Dumsiora. Czy coś w tym stylu? To ja od razu dam łapkę w górę poziomowi i ocenię go na demona, tak? Nie no, zależy. Nie, i nawet komentarz zostawię. O, komentarz zostawię, że bardzo mi się podobało, zwłaszcza dedykacja. Dobra. No to gadu. A gwiazdka się sama nie zdobędzie.
No, być może to jest ten moment. Trzeba to zrobić. Teraz. Albo nigdy. Dobra, teraz tu. O kurde, aż mi się palec spocił. Od klikania w myszkę. Musi się udać. Tu. I mamy. Dobrze. A więc... O, ładna ikonka. O, i UFO nowe. O, i quest jakiś zrobiony. I kluczyk. Wszystko. No to ładnie nas wynagrodzili. I dwie gwiazdki. Znaczy 10 gwiazdek, dwie monety. Ile to zajęło? 37 prób. A to? 49. A, jest postęp. Nie, tam tu... Practice mod. No to... No i teraz nie wiem, co z tym kluczem zrobić. Czy otworzyć skrzynkę? Nie, jakiś opening chyba zrobimy, co? Tam, ten ostatni trochę zakłamany był. No dobra, ile mamy tych kulek? 793. W ogóle jakiegoś questa zrobiłem. A! Diament za to dostaliśmy. No spoko. 5 diamentów. Okej. Collect 15 stars. Ej, wiecie co? Zróbmy trochę dłuższy odcinek. Spróbujmy znaleźć jakiś poziom. 5-gwiazdkowy. Hard, harder. O, coś nawet przychodziłem. A, bo sobie to, brałem to. Muzyczki sobie szukałem. Tower of Everything 3. No, coś za 4, znaczy za 5. Geometry level. Kojarzę to, to jest chyba zbiór wszystkich poziomów jakoś. Tak mi się kojarzy. Możemy spróbować to przejść, dobra, lecimy. Tak, Stereo Madness najpierw. A to taki spoiler będzie trochę w następnym odcinku. Spróbujmy to przejść. To jest bardzo fajny poziom. I dobra muzyka. Electrodynamics. Będzie niedługo. Też się nie mogę doczekać. Trudny poziom, ale... Muzyka dobra, jak już słyszycie. Zapewne. Dobra. Przechodziłem to kiedyś, tak mi się wydaje. Ale po tym... Usunięciu wszystkiego już niestety nie mam. Dobra, szóstka. To jest Convert Go. Tam powinna być moneta. Na górze. Tutaj trzeba uważać. O, właśnie pamiętam, tak. To jest jumperek. Którego wam nie pokazałem, a się nieźle namęczyłem. To jest Time Machine. O nie. Za późno. Dobra, ale cały czas nie wiem, do czego służą diamenty, nie? W sumie robię questa po diamenty, a nawet nie wiem, do czego służą. Jak wiecie, to możecie mi napisać, bo ja nie mam pojęcia. Na razie żadnego zastosowania ich nie znalazłem. Dobra, teraz nie za późno. Okej. Okej, Cycles. O nie, nie ma przejścia do gwiazdki. O, to jest X-step? Okej, właśnie, to przeszliśmy. O nie, to jest ten. To jest następny, 11 poziom. On jest trudny już bardzo. To jest Theory of Everything. Kojarzę. To jest ten Dynamics właśnie! O, to jest ten Electrodynamics chyba. Kawałek. O Jezu, to jest trudne. No dobra, zobaczymy, może się uda. A w ogóle to jest długi bardzo poziom, jak tak patrzę. 2 minuty ponad trwa, no dobra. Oj. Nie, bo w ogóle nie zauważyłem tych wykrzykników, nie? Jakoś tak zaspałem, przepraszam. Spokojnie. Ale lubię ten poziom, fajny taki zbiór wszystkich poziomów po kawałku, nie? Fajną. Ej, no co jest? Myszka mi się zacięła. Kurde, poziom na swój sposób trudny. Tak, tutaj Cycles. Końcówka trudna, nie? Tutaj trzeba skoczyć, tu nie skakać, tu skoczyć i tu skoczyć. I tu jest Clutterfunk.
trudny Cloverpunk. Tower of Everything. O! Tower of Everything. Ach, niemożliwe, że ten poziom zdradził mnie. Od innych. To jest tak jak Zigstepem, kiedyś się musi udać. No co jest? No, oj, nie lubię właśnie tego momentu w Tower of Everything. Dobra. Dla was to fajnie, bo pewnie wytnę sobie, nie? A ja tu kolejne dwie minuty spędzam po prostu na klikaniu tego samego. Ech, no. No właśnie. Za trudny poziom chyba sobie dam. Walczył o 5 gwiazdek zaledwie. Ta końcówka jest trudna. Szkoda, że końcówka nie początek, to bym nie tracił czasu. No i znowu myszka, no, klikam. Głupia myszka. No, to nie jest aż takie trudne. Teraz. Albo nigdy. To działa! Jak ja to zrobiłem? Nie wierzę. No, proszę państwa, tak to się robi. Nie, trzeba mówić, ostatnia próba. To działa, mamy, no i trzeba tego questa odebrać, tak? Diamenciki. 15 sztuk. Coin Master, o, te coiny też trzeba trochę pozbierać. Ej, bo prawie to zrobiliśmy. Dobra, już, bo to... Ło, pół godziny nagrywania prawie doszło. No, ludzie. Dobra. No, dla was pewnie trochę krócej będzie, bo pewnie to potnę, ale... Może się było wkurzyć przy tamtym boju. Taki monotonny strasznie. Ale fajny, fajny. Jest spoko, dobra. No, żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnym odcinku z Geometry Dasha albo z czegoś innego. Zobaczymy, coś tam wymyślimy na pewno. A na razie to wszystko. No i cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. No i cześć!